napisałem, no fala, mój to bein. Tak, piersi zrobiłam w ciągu 2 dni. Jestem zadowolona ze swojego ciała, ale no ja tak w ogóle mam takie podejście do nagości zupełnie jakieś liberalne. Czy na przykład jest coś, czego byś nie zrobiła? Witaj Natalia. Miło mi bardzo gościć Cię w naszym studiu, bo przecież jesteś w zasadzie, no powiedziałabym, najgorętszą gwiazdą ostatnich tygodni. A jeszcze miesiąc temu mieszkałaś w Brazylii. Jak to się stało? No, tak naprawdę mieszkałam 3 miesiące temu jeszcze w Brazylii. Ale miesiąc temu jeszcze w Warszawie nie było. Miesiąc temu nie było mnie w Warszawie, no ponad miesiąc. Przyjechałam specjalnie na mistrzostwa. A powiedz mi, jak reagują na Ciebie faceci? Bo podejrzewam, że różnie. Generalnie, no jakby to powiedzieć, no faceci bardzo mnie lubią. Aha. No tego się domyślałam akurat. A kobiety? Kobiety, wiesz, najczęściej też mnie bardzo lubią. Tak, naprawdę? Takie, już jeżeli mnie kobiety poznają, jaka jestem naprawdę. Mhm. Wiesz, ja sprawiam wrażenie osoby zupełnie innej niż tak naprawdę jestem. Mhm. Znaczy, nie odzywając się, nie rozmawiając z kimś. I ludzie często, naprawdę spotkałam się z wieloma opiniami, które są tak błędne na mój temat, no, że czasami jestem w szoku, naprawdę. Więc jak kobiety mnie poznają, zazwyczaj mnie lubią. No chociaż no, zdecydowana większość no, czuje tą zazdrość. Chociaż jest dla mnie ona super dziwna, dlatego że no, ja na przykład w ogóle nie mam takiego uczucia jak zazdrość. Podziwiasz inne piękne kobiety? Uwielbiam piękne kobiety, uwielbiam pięknych ludzi, uwielbiam się otaczać pięknymi kobietami, także no, dla mnie jest to tym bardziej niezrozumiałe. Masz grono przyjaciółek? Takich szczerych przyjaciółek? Mam jedną przyjaciółkę. Ale szczerą. Jedną szczerą, dokładnie. A jak na to, co się dzieje wokół Ciebie, z Tobą, co będzie się działo, bo masz wiele ofert, między innymi sesja Playboy, o której za chwilę, jak na to reaguje Twój partner, Mariusz? Powiem Ci, że on, odkąd jesteśmy razem, on bardzo chciał, chyba nawet bardziej niż ja, tego, żebym ja była znana, uważał, że mi się to bardzo należy. Dziwił się, że jeszcze tego nie mam i że mam taki stosunek do tego bardzo luźny, że nie dążę do tego. Zawsze mi powtarzał, że powinnam mieć taki cel i do niego dążyć. Ale żeby być znaną, czy być znaną z czego? Wiesz, on zawsze mówił, że najlepiej jakbym prowadziła jakiś program, talk show. No, żebyśmy się zamieniły miejscami. Dobrze. Chociaż powiem Ci jeszcze, tak, żebyśmy się zamieniły miejscami, chociaż powiem Ci, że on jeszcze uwielbia, jak ja śpiewam, więc jeszcze... A śpiewasz? Tak, chociaż ja tego nienawidzę, on twierdzi, że ja śpiewam bardzo ładnie. No nie wiem, może nagram na niego jedną piosenkę. Może nagrasz nawet płytę. Albo płytę. Mhm. Dokładnie, chociaż no nie, ja nie przypadam za swoim głosem, a nie lubię robić czegoś, czego ja nie lubię.